W Policach i w Szczecinie odbył się międzynarodowy turniej piłkarski. Reprezentacja Polski zwyciężyła we wszystkich spotkaniach, zostawiając w tyle Luksemburg, RPA oraz Irlandię Północną. Międzynarodowy turniej UEFA Development Cup do lat 16 jest przygotowaniem młodych zawodników do międzynarodowej gry seniorskiej. 1 kwietnia na stadionie przy ulicy Siedleckiej w Policach reprezentacja Polski zmierzyła się z zawodnikami z Irlandii Północnej. Był to ostatni mecz rozegrany w ramach turnieju. To są 16-latkowie, którzy za rok będą tworzyć reprezentację U17, a reprezentacja U17 bierze już udział w eliminacjach Mistrzostw Europy. I ten turniej służy właśnie temu, żeby te drużyny mogły się przygotować, mogły skonfrontować swoje umiejętności z rywalami z innych państw. Reprezentanci Polski już w 4 minucie spotkania weszli na prowadzenie. Mimo wielu oddanych strzałów, wynik ten utrzymywał się do końca pierwszej połowy. Irlandczycy próbowali odmienić los meczu, grając coraz brutalniej. Dochodziło do szeregu fauli, za które sędzia karał żółtymi kartkami. W 65 minucie boisko opuścił zawodnik Irlandii, który otrzymał czerwoną kartkę. Chwilę później wpadła kolejna bramka dla polskiej drużyny. W ostatniej minucie błąd popełnił bramkarz Irlandczyków, za co sędzia podyktował rzut karny. W rezultacie mecz zakończył się wygraną biało-czerwonych 3-0. Irlandczycy grają brutalnie po prostu. Grają brutalnie i ja się cieszę bardzo, że moi chłopcy wytrzymali ciśnienie, że żaden z moich chłopców nie oddawał, że żaden z moich chłopców nie starał się udowodnić przeciwnikowi, że to jakby my mamy rację. My staraliśmy się bronić piłkarsko i uważam, że się obroniliśmy. Wcześniej reprezentacja Polski zmierzyła się z Luksemburgiem i Republiką Południowej Afryki. Mecze rozgrywały się 27 i 29 marca w Szczecinie i Policach. We wszystkich spotkaniach zwyciężyła drużyna z Polski. Turniej w naszym wykonaniu uważam przede wszystkim wynikowo bardzo, ale to bardzo dobry. W przeciągu 3 meczów nie straciliśmy gola, co świadczy o bardzo dobrej naszej grze w obronie, w defensywie. Bardzo dobre warunki tutaj mieliśmy jakby organizacyjnie. W składzie reprezentacji Polski znalazł się wychowanek Bałtyku Koszalin i grający aktualnie w Pogoni Szczecin Adrian Przyborek. Teraz młodzi zawodnicy rozpoczną przygotowania do eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie września i października.